Artystyczna dusza na ojomie. Jak ją reanimować? Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie cyklu spotkań Jak kreatywnie zarządzać własnym życiem. Artystyczna dusza. Czym w zasadzie jest ta artystyczna dusza? Jak ją nazwać? Kiedy zajrzymy sobie czy do słownika, czy do różnych trendów filozoficznych, psychologicznych, to w bardzo różny sposób będziemy ją mieli zdefiniowaną. Kiedy wspomniana już przez nas Maria Gołaszewska mówiła o artystycznej duszy, o osobowości twórczej, mówiła o wielu składnikach, które wpływają na to, w jaki sposób my tę artystyczną duszę kreujemy. I zarówno będą tu miały wpływ nasze geny, środowisko, znaczące osoby w życiu, wychowanie, doświadczenie, sytuacje, na które my absolutnie nie mamy wpływu, a w jakiś sposób na nas wpływają, nas jakoś rozwijają. To będą te wszystkie elementy składowe, które będą tworzyć, współtworzyć artystyczną duszę. No tak, ale ten artyzm w nas, no to niekoniecznie szczególne predyspozycje do muzyki czy do plastyki, jak to się może potocznie kojarzyć. Tak, tutaj o artyzmie, kiedy mówimy, nie mówimy raczej w znaczeniu osób wybitnych i osiągnięć tych, gdzie statystyki podpowiadają, że to tak poniżej 1% populacji. Mówimy bardziej o pewnej cesze uniwersalnej. Tak, i ona wiąże się z tym naszym tematem przewodnim. Mianowicie, jeżeli mam w sobie artystyczną duszę, to znaczy, że jestem w stanie coś kreować. Że być może jestem w stanie coś stworzyć, coś w ogóle nowego. To też mówimy o tym, że mam specyficzne potrzeby, które właśnie generuje mi ta moja artystyczna dusza. Oczywiście pod warunkiem, że ona nie jest zadeptana. Tak, kiedy mówimy o artystycznej duszy, o tym, że coś kreujemy, w zasadzie kiedy przeczytamy sobie sam początek listu do artystów Jana Pawła II, to tam przeczytamy, że każdy zobowiązany jest do jak najlepszego wypełnienia arcydzieła swojego życia. Czyli jeżeli moje życie jest arcydziełem, to znaczy, że ja jestem twórcą, kreatorem, artystą. W tym rozumieniu, tak? Czyli mówimy tutaj o rozumieniu artystycznej duszy takim bardzo uniwersalnym, czyli w znaczeniu takim, że my kreujemy swoje życie, że my zarządzamy tym swoim życiem, że tworzymy z tego naszego życia cudownie, jeżeli stworzymy arcydzieło, a nie jakieś bohomasy. No właśnie. No i teraz, jeżeli mówimy o tym, że dusza jest artystyczna, to nie wiem, czy doświadczyliście tego, ale my często doświadczamy tego, że zdarzają nam się takie dziwne pomysły, takie szalone, albo jakieś takie niezwykłe potrzeby, niezrozumiane przez otoczenie. Na przykład ja mam potrzebę zmieniania wystroju swojego mieszkania co jakiś czas. To znaczy, nie żebym sobie kupowała ciągle nowe meble, bo na nie mnie nie stać, tak? Ale tak przesunąć tę szafkę trochę w prawo, tamtą w lewo, coś wynieść, przenieść, zmienić zasłonki. No to jest konieczne. Gdyby tak cały czas było tak samo, to by było straszne. Tak, i ta zmiana u każdego z nas, ona może się inaczej objawiać. Niektórzy będą te zmiany mieli bardziej upatrzone w menu na przykład, prawda, czy w swoich dietach, w sposobie ubierania, czy w preferowaniu pewnych kolorów, choć myślę, że duża część z nas ma pewne swoje upatrzone kolory, które bardzo lubi od samego początku do końca, ale mamy taki czas, że taką jakąś fantazję, która nam podpowiada, żeby takiego coś innego, żeby złamać schemat, żeby coś wprowadzić, co odświeży, co spowoduje, że poczuje się wyjątkowo. My obie mamy tak, że bardzo lubimy mieć zestaw różnych filiżanek do kawy i tak picie ciągle z tego samego, prawda, kubka czy z tej samej filiżanki, to jest takie nudne i to tak, aż ta kawa już tak nie smakuje. Co więcej, są filiżanki, które są dedykowane porze dnia, że w danej filiżance to bardziej rano, a w niektórej to bardziej po obiedzie, prawda? Więc to myślę, że każdy z nas ma to, tą swoją przestrzeń w życiu, którą w pewien sposób właśnie kreuje i potrzebuje tych zmian, tej świeżości, tego czegoś, co być może druga osoba nie do końca zrozumie. I możemy spotkać się z takim komentarzem. Kobiety, o czym wy w ogóle mówicie? Co to, już to nie ma znaczenia, to są takie bzdury życiowe. Nie, to nie są bzdury, to nie są błahe sprawy, bo one przekładają się na ten wewnętrzny dobrostan, na to, że jest mi dobrze w tym momencie, że jestem szczęśliwa, że czuję, że jakość mojego życia naprawdę rośnie, kiedy ja mogę zaspokajać tego typu potrzeby. Jestem pewna, że one płyną gdzieś z tego wewnętrznego mojego rezerwuaru artystycznych potrzeb. Julian Cameron w książce Droga Artysty mówi bardzo wyraźnie o tym, że
każdy powinien uprawiać tak zwaną artystyczną randkę. Ona tam mówi o tym, że raz w tygodniu powinniśmy taką randkę uprawiać. I na czym ona polega? No właśnie na tym, żeby sobie w szeroko rozumianym znaczeniu dogodzić. To znaczy, może pójść na spacer sama, sam i po drodze koszyczek malin albo jakieś kwiatki na łące narwane, albo jakieś na przykład muzeum odwiedzone, albo jakaś nawet wystawa sklepowa, ale coś zrób wyłącznie dla siebie, żeby dokarmić tę swoją artystyczną duszę i żeby spowodować, że ten dobrostan, te nasze baterie artystyczne będą troszkę doładowane. No właśnie, a my tutaj dzisiaj mówimy o artystycznej duszy na OIOM-ie. To znaczy, że baterie wysiadły. Tak, baterie wysiadły. No i należałoby się zastanowić, dlaczego te baterie wysiadły i dlaczego artystyczna dusza jest na OIOM-ie i co może spowodować, że ona tam się znalazła. I czy w ogóle my niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle mamy tą artystyczną duszę, czy o nią dbamy, bo ona gdzieś może być tam zagrzebana w piwnicy 5. stopnia i pod ziemiach nie wiadomo jakich i jeszcze żelbetonem zalana. Tak, i może być tak, że inni nam w tym pomagali sukcesywnie przez wiele lat, tak, że tępili wszelkie przejawy tych naszych artystycznych potrzeb, nazywając je potrzebami zbędnymi, wymyślonymi, głupimi. I to przekonanie tak w nas wrosło, cudze przekonanie, cudza opinia, że ilekroć taka potrzeba artystyczna się w nas obudzi, tylekroć my ją wdeptujemy, prawda, w podłogę, cicho, nie mów. To jest nieważne, to jest niepotrzebne, to jest złe, nie będę się tym zajmować, nie będę Cię słuchać. Może też być tak, że mamy w sobie takie nawykowe zaniedbywanie naszych potrzeb w ogóle, w tym potrzeb artystycznych. I kiedy ono się wytwarza? Kiedy taka postawa toksyczna wobec samych siebie się wytwarza? No przede wszystkim wtedy, kiedy doświadczyliśmy albo doświadczaliśmy przez lata zaniedbywania, czyli niedokarmiania tych potrzeb. Albo doświadczaliśmy przez lata przemocowego traktowania tych potrzeb. Człowiek nawykowo, jak gdyby już później, z automatu odrzuca te potrzeby, nie słucha ich, dyskredytuje je we własnej głowie, nie idzie za nimi i dziwi się, że wszystko go denerwuje, że życie mu się nie podoba, że on sam sobie się nie podoba, że miejsce, w którym mieszka, też mu się nie podoba, wszyscy go drażnią i wszystko jest do bani. Bardzo często, kiedy mówimy o tym zaniedbaniu artystycznej duszy, najpierw jest wcześniejsze zaniedbanie. Niejednokrotnie jest tak, że no właśnie, bo praca, bo być może bardzo dużo pracy, więc nie dosypiamy, czegoś nie robimy, zaniedbujemy swoje ciało. Więc jeżeli my zaniedbujemy swoje ciało, to trudno w zmęczonym ciele odkopać i w jakiś sposób dbać o tą artystyczną duszę. Więc czasami jest tak, że my nawet nie realizujemy, nie jesteśmy w stanie zaspokoić tych swoich pierwszych potrzeb. I jeżeli one nie są zaspokojone, to istnieje ryzyko, że ta artystyczna dusza już tam legnie w gruzach i w zasadzie w ogóle jej nie mamy, bo jedną rzeczą, o której my marzymy, no to właśnie to albo żeby w końcu odpocząć, albo żeby w końcu pojechać na urlop, albo żeby w końcu coś kupić i tyle, prawda? I zatrzymujemy się na tych potrzebach, gdzie mamy na przykład właśnie wycieńczony organizm. Ale też może być tak, że my chronicznie wręcz nie znajdujemy dla siebie nawet kwadransa w ciągu tygodnia, żeby być sam na sam ze sobą. Bez wszelkich zakłócaczy dźwiękowych, obrazowych, bez innych ludzi. Po to, żeby siebie usłyszeć, żeby sobie zadać pytanie, o co mi chodzi w tym życiu? Co mnie tam gdzieś wewnętrznie nurtuje? Czym mówią do mnie te moje wewnętrzne głosy, które mam w sobie? Być może one przemawiają do mnie takim żebrzącym błaganiem o litość. No, chociaż odrobinkę mnie dokarm, chociaż tu pójdź, chociaż tego posłuchaj, już nie chcę wiele. Ale my nawet tego minimalnego czasu sobie nie dajemy. Ja oczywiście rozumiem, obie rozumiemy, natłok obowiązków, dziki pęd, w którym żyjemy aktualnie, ale właśnie wbrew temu ten kwadrans, najlepiej raz dziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu dla siebie, to jest to niezbędne minimum, żeby nasza dusza na tym OIOM-ie przeżyła, a nie umarła. Dlaczego to jest tak ważne, to bycie samemu ze sobą? Dlatego, że dopiero w ciszy jesteśmy w stanie siebie usłyszeć. To jest warunek. My bez tego warunku siebie nie usłyszymy. I teraz może tak się zdarzyć, że ja mam okazję nawet każdego dnia ten czas ze sobą spędzić. No ale co robię? Być może włączam wszelkie możliwe dźwięki. Tu program, tu muzyka, tu jeszcze coś, tam jeszcze coś będę robić i zagłuszam. Może świadomie, może nieświadomie. Ale staram się nie dopuszczać tego głosu wewnętrznego,
bo tam być może odezwie mi się jakiś wyrzut sumienia, tam być może odezwie mi się jakaś potrzeba, a ja nie bardzo mam teraz na to ochotę, albo kieruje mną lęk. Obawiam się, że tam usłyszę coś, co niekoniecznie w danym momencie będzie dla mnie wygodne. Albo usłyszę coś, co niekoniecznie spodoba się innym osobom wokół mnie. A ponieważ się nie spodoba, no to mój lęk zaraz podsunie mi toksyczną myśl, no co ty narażasz się na śmieszność, daj spokój. I ja szybciutko, prawda, zajmuję się czymś innym, natomiast nie tym, co gdzieś tam wewnętrznie się przebiło, tak? Co przeszło przez ten cały natłok i mimo wszystko to usłyszałam. Ja zresztą w ogóle myślę, że ten deficyt czasu, o którym ciągle wszyscy mówią, to jest deficyt, który dotyczy przede wszystkim nas samych. Tak? Bo o ile jeszcze znajdziemy czas dla naszych najbliższych chociażby, bo trzeba, zobaczmy jaka jest motywacja, no trzeba. Trzeba rano wstać, trzeba wyprawić dzieci do szkoły, trzeba ugotować, trzeba zrobić zakupy, więc ten czas na to wszystko jest. A mnie w tym nie ma. Ja to jestem daleka i obie jesteśmy dalekie od takiego skupienia na sobie, takiego jaizmu. Tak, nie mówimy o narcyzmie absolutnie, tak. I o takim patologicznym zapatrzeniu się w samego siebie. Absolutnie. Natomiast mówimy o podstawowej higienie psychicznej, która po prostu jest niezbędna, tak jak podstawowa higiena jamy ustnej. No, tak. Myjemy te zęby codziennie. No, potrzebujemy też dla higieny psychicznej właśnie tego kwadransa dla siebie, żeby siebie posłuchać. I żeby rzeczywiście nie tylko posłuchać, ale też usłyszeć, tak? I też rozważyć. No zaraz, skoro taki głos jest we mnie, taka potrzeba gdzieś tam się dobija, tak? I błaga, żebrze o zrealizowanie, to co ja realnie mogę zrobić, żeby tę potrzebę zrealizować? Bez szkodliwości społecznej czy rodzinnej. Bo być może to jest ten drobiazg właśnie, kupię sobie bukiecik kwiatów. Być może to jest to, że po prostu usiądę w parku na ławce, posiedzę i posłucham, jak ptaki śpiewają. I to mi wystarczy. I doładuję te swoje artystyczne baterie, wstanę z tej ławki i zobaczę, ten świat nie jest taki zły, jest całkiem ładnie, jest pięknie, świeci słońce, a jak nie świeci, to też jest dobrze. Tak, bo tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że artystyczna dusza nie potrzebuje pieniędzy. To nie jest tak, że ona potrzebuje splendoru i za każdym razem kosztowności. Czasami być może jakieś szaleństwo jest możliwe, super, natomiast absolutnie nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to jakościowe dokarmienie tej naszej artystycznej duszy, która dopiero wtedy jest w stanie wyjść z tego ojomu, jest w stanie się zreanimować, jeżeli będzie dożywiona, będzie dokarmiona, a czasami będzie po prostu zauważona najzwyczajniej w świecie. No i tu się pojawia pytanie, ale po co? Właściwie po co my do tej artystycznej duszy sięgamy? No, można by się nad tym w ogóle nie zastanawiać. Po co ją dokarmiać? Niech sobie tam leży i tak jej nie zauważamy, więc w zasadzie nie jest nam potrzebna. No to po co? No właśnie, a gdzie nasza jakość życia? Gdzie nasze głębokie poczucie sensu, o którym zresztą Viktor Frankl mówił, że jeżeli my zgubimy ten głęboki sens, który tak naprawdę odkrywamy właśnie dzięki tym niuansom i tej wrażliwości artystycznej duszy. To no tutaj Viktor Frankl jest bezlitosny, on mówi o trzech drogach, że jeżeli ten sens głęboki zgubimy i tę właśnie swoją naturalną predyspozycję, skłonność, talent i tę wrażliwość, to on widzi trzy drogi. Albo agresja, albo depresja, albo uzależnienie. I z całą swoją mocą podkreśla, innej drogi nie ma, jeżeli ten głęboki sens w swoim życiu zgubimy. A zatem warto się zatrzymać i zastanowić, gdzie ja w ogóle idę, dokąd zmierzam i gdzie ta moja indywidualna predyspozycja, wrażliwość, skłonność, dokąd ona mnie prowadzi i co podpowiada, w jaki sposób to swoje życie wypełnić. Tutaj sięgniemy do symbolu. Tak, sięgamy do symbolu. Dzisiaj Małgosia ma na sobie, ja wzięłam niezależnie, żeby tutaj trochę nie współgrało mi dzisiaj z sukienką, ta apaszka. Mamy ze sobą apaszki. I teraz ja tutaj Państwu rozłożę, najpierw siebie zasłonię, żeby pokazać, że ona jest taka, dość duża. I zobaczcie, kiedy ona jest zwinięta, w zasadzie takie różne kolory można zobaczyć. W zasadzie nie wiadomo, co tam jest. Każdy, kto chce, może sobie zobaczyć jakiś kolor. Jest tutaj dużo tych kolorów, żółty, niebieski, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, różowy. Jak się bliżej przyjrzymy, zobaczymy, że tam są konkretne wzory, konkretne, ma to pewną strukturę, tak? Co więcej, ma to strukturę jeszcze, bo ma to pewną ramkę, ale w ramach pewnej struktury tutaj mamy wiele różnych możliwości, tak? Bo jak przymkniemy oko, przymrużymy z daleka, to możemy sobie różne kształty wyobrazić. No i jest to bardzo mocno spięte z tym kawałkiem artystycznej duszy, tym fragmentem moim, który
No właśnie, potrzebuje takiej pewnej niejednoznaczności, ale i struktury, duża doza wyobraźni, żeby pewne rzeczy sobie tutaj dopełnić i wykreować po swojemu. To tak pokrótce, właśnie a propos apaszki. Za chwilę jeszcze powiemy więcej, natomiast teraz Małgosia trochę powie o swojej. A ja tutaj siedząc bliżej, a więc znając moją przyjaciółkę, wiem, że to nie jest przypadek i ja widzę te kolory. Co więcej, ja wiem, że to jest jedwab, to jest bardzo szlachetne. Tak, z daleka może to być niewidoczne. Tak. No to uwaga, teraz moja. I znów, z daleka patrząc, no jakieś takie esy, floresy, nie wiadomo co to jest, tak? I naprawdę może być to zupełnie nieczytelne dla osób z zewnątrz. To ja wiem, że to jest moja artystyczna dusza, symbol mojej artystycznej duszy, bo ja wiem, co tam jest wewnątrz. Coś, co nieliczni tylko mogą zobaczyć, ale coś, co jest pewną niespodzianką. Otóż, tak w ogóle, to ta apaszka jest bardzo, bardzo duża. Ona nie wygląda na taką, kiedy jest zwinięta. Patrzmy. Ogrom materiału. Ja mogłabym się cała nią niemalże owinąć. I widzimy, co jest w centrum. Mamy taki bajkowy dyliżans. Taki dyliżans księżniczki. To jest chyba to, co mnie najgłębiej wyraża, co nie wszystkim pokazuje, ale coś, co jest związane też z tym, jak ja definiuję ten mój pierwiastek artystyczny. To jest taki nieodłączny fragment mnie. Ukryty, delikatny, za tymi esami, floresami naprawdę go nie widać, ale ja wiem, że on jest. Ja do niego sięgam. Ja z niego też czerpię wigor, poczucie spełnienia, taki smak życia. Kiedy ja do tego dyliżansu wsiądę, no to ja wiem, dokąd ja jadę. I teraz, dlaczego te apaszki, pewien symbol, tak? Tutaj zachęcamy też do uruchamiania wyobraźni i pewne elementy, o których mówimy tutaj, odsłaniamy artystycznej duszy. Zachęcamy do takiego ćwiczenia, żeby przejrzeć panie, każda z pań, myślę, że jakieś apaszki w szufladzie ma. Panowie mogą zajrzeć do szuflad swoich żon, mam, sióstr, koleżanek, znajomych i zobaczyć, czy jest tam taka apaszka, która w sposób oczywiście symboliczny, ale obrazuje, symbolizuje, definiuje moją artystyczną duszę z jakiegoś powodu. Być może struktura materiału, być może kolor, być może kształt, być może wzory, być może pewna kompozycja kształtu, wzorów, struktury, która właśnie odzwierciedla, właśnie mówi do mnie, można by było powiedzieć, tak, symbolizuje to coś nieuchwytne, to moje, takie absolutnie indywidualne, to coś, dzięki czemu ja jestem w stanie w wielu sferach swojego życia łamać schematy. Tak, i my tutaj mówimy o czymś takim niezwykle wysublimowanym, czymś takim, co w tym ferworze współczesnego świata może być naprawdę zadeptane, może być niedocenione, a wręcz wyrzucone na śmietnik, bo po co to komu, tak? Bo idziemy do przodu, bo parcie na sukces, parcie na szkło, bo wiadomo, wartości materialne. Natomiast my mówimy o czymś, co jest zupełnie w innym miejscu, ale jest w każdym człowieku. Co więcej, my mamy kontakt z innymi ludźmi, przecież my się spotykamy na co dzień z wieloma osobami. Jak często zdarza nam się tak delikatnie musnąć ten cudzy pierwiastek artystyczny, ucieszyć się nim, dostrzec przede wszystkim we własnych dzieciach. Przecież one same mogą o tym w ogóle nie wiedzieć. Skąd mają to wiedzieć? One natomiast nam to fantastycznie pokazują. Bo dziecko w swojej niewinności, w swojej otwartości i szczerości po prostu jest otwarte. Ono pokazuje. Ono nam z tym przychodzi. No i teraz chodzi o to, żeby to wzmocnić, a nie to zdyskredytować. Żeby tego nie zadeptać. Myślę, że jeżeli kiedyś mieliście okazję poobserwować właśnie takie dzieci 3-4-letnie, czyli takie już, które komunikują, które wiele aktywności wykonują samodzielnie, jak pięknie można zobaczyć pewne predyspozycje, właśnie ten artystyczny pierwiastek. I absolutnie tutaj podkreślamy z całą mocą, nie mówimy o jednostkach wybitnych i o uprawianiu zawodu muzyka, plastyka, rzeźbiarza i tak dalej. Ale mówimy o tym czymś takim mało uchwytnym, że właśnie jedno dziecko w momencie, kiedy usłyszy muzykę, bardziej tańczy, drugie łapie zakrętki, trzecie śpiewa, czwarte bardziej puzzle, a jeszcze inne będzie klocki układać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj każdy ma ten swój pierwiastek, tą swoją predyspozycję, z którą przychodzi. I teraz naszą rolą dorosłych jest zaobserwować, zobaczyć, wzmocnić, pomóc. I oczywiście my już z perspektywy dorosłego możemy powiedzieć, no tak, być może ja na swojej drodze nie spotkałam osoby, która by wzmocniła, albo być może nawet właśnie doprowadziła tą moją artystyczną duszę na ojom. Mhm.
No i być może, że ona zanim wyjdzie, to potrzebuje najpierw kroplówki, potem potrzebuje czasu rehabilitacji, być może właśnie wcześniej reanimacji, i dopiero jest w stanie stanąć na własnych nogach i funkcjonować. Więc teraz zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, gdzie właśnie, jaka forma tej kroplówki, no bo jakie te formy kroplówki my możemy sobie zadać. No tak, no myślę, że tym, co absolutnie nam tutaj nie pomoże na tym ojomie, to jest gdybanie. I tutaj uwaga, bo to jest ogromne zagrożenie, tak? Odkryjemy, że no tak, ja jestem taką osobą nieszczęśliwą. Nikt mi nie pokazał, że mam artystyczny pierwiastek, a jeżeli nawet ja gdzieś tam w dzieciństwie się z tym ujawniłam, to było to właśnie zadeptywane. I co teraz? Gdybym przyszła na świat w innej rodzinie, gdybym się urodził w innym kraju, gdybym. Absolutnie jest to droga donikąd. I takie myślenie ewidentnie trzeba po prostu uciąć. Tak, bo ono jeszcze bardziej zamorduje tę duszę, która już na ojomie, to jeszcze ją dobijemy. Tak, natomiast ważne jest to, żeby zaczynając rehabilitację takiej duszy, zacząć od tego tu i teraz. Jestem, mam ten artystyczny pierwiastek, nie ma nikogo, kto byłby w stanie mi go wyciąć, usunąć. Nie ma takiej opcji, bo my to dostaliśmy w prezencie, każdy z tym przyszedł na świat, a więc mam. No i teraz ta moja zabiedzona dusza, jeżeli ja chcę ją dokarmić, ona nie będzie mogła od razu zjadać kotletów, tak? A więc kroplóweczka, a więc po troszkę. A więc mogę jej zapewnić to, co w danym momencie mogę. No właśnie, pozachwycam się czymś, to o czym już mówiłyśmy, tak? To będzie te dwie, trzy minuty. Jadę tramwajem, patrzę w okno. Ja mam to szczęście, że podróżuję jadąc przez park. Zawsze patrzę, tak, w okno i się zachwycam, napawam się tą zielenią, która ma te różne odcienie. I wiem, że jak się tak napoję tym, nakarmię, to potem cały dzień jest fantastyczny. To jest tak. To. Poza tym nigdy nie jest za późno i przypomina mi się historia. Jedna z osób, która pracowała w szkole języków obcych i któregoś razu na kurs języka francuskiego zapisała się 85-letnia kobieta. No i wywołała pewne poruszenie. No generalnie ludzie, że młodzież, czasami dorośli. No ale w którymś momencie jedna z osób nie wytrzymała i tej pani zapytała, mówi, proszę pani, a proszę powiedzieć, co panią tak skłoniło, że w tym wieku i kurs podstawowy, bo to nie było to, że pani przyjechała z Francji i coś tam chciała sobie wpłynąć. Nie, po prostu od zera zaczynała kurs języka. I ona wtedy absolutnie zdziwiona pytaniem, ale grzecznie odpowiedziała, mówi, proszę pani, francuski zawsze w życiu się może przydać. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby się uczyć. I to po prostu robi. Więc nigdy nie jest za późno. To jest też istotne, prawda, że właśnie to gdybanie, w którym my możemy totalnie osiąść na mieliźnie i stwierdzić, no to ja już teraz nic nie mogę. Jest źle, a będzie gorzej, tak jak już mówiłyśmy. Żeby zobaczyć to tu i teraz i popatrzeć, co mogę dziś wieczorem, co mogę jutro, co mogę za miesiąc. Co ja mogę, co jest urealnione, co jest możliwe, żeby tą kroplóweczką powolutku tę artystyczną duszę, tę wrażliwość, tak? Tutaj bardzo, bardzo mocno podkreślam. Mówimy o pewnym uniwersalizmie artystycznej duszy. Nie mówimy o jednostkach wybitnych, ale mówimy o tym, o tej wrażliwości, którą każdy inaczej, ale każdy ją ma. Każdy ma tę kreatywność i ten obowiązek, o którym Jan Paweł II i Edyta Stein mówili, do tworzenia, kreowania swojego życia jako arcydzieło sztuki. Arcydzieło. Nie jakieś takie, byle jakie. Albo średnie, ale arcydzieło. No tak. I co jest jeszcze tutaj potrzebne? Wolność od cudzych opinii. Bo bywa tak, że już sobie dam ten kwadrans w ciągu tygodnia czy w ciągu dnia, usłyszę tę moją artystyczną duszę, być może zaniedbywaną przez lata i postanowię, dobrze, to ja dzisiaj zrobię to, czego tak bardzo potrzebuję, czego przez lata nie robiłam, no właśnie, bo nie było czasu, bo nie pomyślałam, że to ważne i tak dalej. No i co? I ktoś to zobaczy, i zaopiniuje w sposób bardzo negatywny. I tu jest takie hasło, również uniwersalne dla każdego. I co z tego? Nie wszystkim się to musi podobać, prawda? Nie musi. W związku z tym to ja decyduję, tutaj mamy tę odpowiedzialność, to ja decyduję, czy będę refleksyjnym człowiekiem, czy będę dokarmiać tę duszę artystyczną, czy w ogóle ją dostrzegę i docenię. A jeśli tak zrobię i faktycznie będę ja decydować i faktycznie dokarmię tę artystyczną duszę, to wtedy jestem w stanie, mam pewne narzędzia do kreowania własnego życia, do zarządzania własnym życiem. I tego bardzo serdecznie Państwu życzymy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.